Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 686 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Witam się z wami serdecznie na początku miesiąca lipca 2022 roku. I tak się złożyło, że dzień po dniu serwuję wam informacje związane z firmą Antal. Nie jest to wynik jakiegoś ustalonego działania z tą firmą, ale całkowity przypadek. Akurat we wczorajszym odcinku miałem przyjemność poprowadzić sobie rozmowę na temat programu aktywizacji rozwoju osób powyżej 50 roku życia, który to akurat prowadzi firma Antal, a tutaj w międzyczasie firma ta wypuściła swój najnowszy raport płacowy. Raport wynagrodzenia i benefity oferowane specjalistom i menadżerom w edycji numer 11 pokazał się właśnie w miesiącu lipcu 2022. Firma Antal od dłuższego czasu przygotowuje tego typu raporty, a ja nie ukrywam, że jestem maniakiem raportowym i uwielbiam sobie czytać, cóż tam firmy analizują, co z tych raportów wynika, dlatego że wielokrotnie te dane mają dosyć konkretny i poważny wpływ na to, jak firmy podejmują później swoje decyzje. Z jednej strony raport analizuje to, co było, ale z drugiej strony daje pewne wskazówki o trendach, z których może korzystać nie badana firma, ale wręcz cała baza respondentów, a w zasadzie to nawet nie respondentów, co czytelników takiego raportu. Dzisiaj zrobię coś troszeczkę innego niż zwykle, bo ci z was, którzy słuchacie podcastu BSS bez tajemnic regularnie, dobrze wiecie, że kiedy biorę sobie raport do analizy, to przechodzę przez niego od początku do końca. Tym razem tak nie będzie. Jedyne co, to powiem wam, że taki raport po prostu się pojawił, ale moje zainteresowanie, czytając ten raport, poszło w kierunku sekcji związanej z benefitami pracowniczymi. Także, jedynie co, to tylko uzupełnię, że raport Antala w tej 11 edycji ma 38 stron, składa się z trzech części. Z jednej strony ma opis trendów w wynagrodzeniach, w drugiej oferowane benefity i premie, a w trzeciej wynagrodzenia na wybranych stanowiskach. I tutaj bardzo ciekawie jest to przygotowane, dlatego że autorzy wyciągnęli średnio, o ile wzrosły wynagrodzenia w poszczególnych branżach, w tym również w bliskiej mojemu sercu branży BPO i SSC. Ale znajdziemy tutaj także też i wynagrodzenia dotyczące chociażby IT, logistyki, bankowości, HR-ów, administracji, farmacji czy też inżynierii. Tak jak wspomniałem, nie będę przez te elementy przechodził. Moja uwaga idzie w kierunku części numer 2, czyli oferowanych benefitów i premii. Tego typu dane znajdują się, już wam powiem, na stronie, którą my tu mamy stronę, 26 i 27 całego raportu. I mamy tutaj jasno rozpisane benefity pozapłacowe. No cóż, jest tego troszeczkę i powiem wam, że niektóre z benefitów cieszą się znacznie większym zainteresowaniem niż te inne, co chyba nie jest dla was pewnie jakimś wielkim zaskoczeniem. Słuchacie sobie tutaj, jak moja myszka klika, że tak powiem, no bo mam jakiś taki głośny sprzęt, ale okej, mam nadzieję, że nie będzie wam to za bardzo przeszkadzało. A musiałem sobie ten raporcik troszkę przybliżyć, bo mimo posiadanego dosyć sporego monitora, to tych danych jest tyle, że zostały ujęte nieco mniejszą czcionką. Dobra, pozwólcie, że zrobię taką moją subiektywną ocenę tego. Także z jednej strony będę chciał wam powiedzieć o kilku benefitach pozapłacowych, które są oferowane w tej chwili przez biznes, ale z drugiej strony, o ile mi się to tylko uda, opatrzę je jakimś swoim komentarzem, no i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszym dzisiejszym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. A tak nawiasem mówiąc, to ten podcast jest dosyć regularnie nagrywany i porusza różne tematy związane ze światem nowoczesnych usług dla biznesu oraz
tymi zagadnieniami, które dotyczą tegoż to sektora. I gdybyś ty, mój słuchaczu, i ty, moja słuchaczko, był zainteresowany pozyskiwaniem tej wiedzy na bieżąco, to najlepszym, co możesz zrobić, to jest subskrypcja tego podcastu, zarówno na mediach typu audio, czyli chociażby takich platformach jak Spotify czy Spreaker, czy też tam, gdzie możesz czasem dostać ode mnie materiał wideo, czyli na moim kanale YouTube. No, ale to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Dobra, taka wrzutka, że tak powiem, subskrypcyjna za nami, a teraz przejdźmy sobie do tych oferowanych benefitów pozapłacowych. Jest tego sporo. Antal i autorzy tego raportu dosyć sporo tutaj tego wymienili, no ale to oznacza, że badane firmy i badane osoby rzeczywiście mają zróżnicowane podejście do tego tematu. Zastanówmy się, co może być na pierwszym miejscu. Skoro mamy 2 lata pandemii za nami i się rozhasaliśmy w pracy zdalnej, no to chyba nie ma się co dziwić, że aż 69% respondentów stwierdziła, że możliwość pracy zdalnej jest dla nich właśnie istotnym elementem, tak, istotnym benefitem pozapłacowym. Co więcej, mamy tutaj znacznik -2 punkty procentowe, a to mogę się domyślić jedynie, że to jest spadek versus poprzednia wersja raportu. Dokładnie tak, tak mówią tutaj nam autorzy. Ale mimo wszystko na miejscu numer pierwszym 69% wskazań. Miejsce drugie, paradoksalnie jest to prywatna opieka medyczna, czyli jeden z tych benefitów pozapłacowych, który towarzyszy nam już od lat 90. Pamiętam, jak ja pierwszy raz byłem zatrudniany w latach 90., trochę czasu od tego minęło i już wtedy pojawiła nam się oferta prywatnej opieki medycznej oferowana przez niektóre zagraniczne przedsiębiorstwa. I zobaczcie, ten element, mimo tego, że też ma -2% spadku versus badanie zeszłej edycji, to nadal trzyma się bardzo wysoko. 58% wskazań respondentów pokazała prywatną opiekę medyczną. Na podium znajduje nam się jeszcze elastyczny czas pracy. Patrzcie, to jest bardzo blisko powiązane z możliwością pracy zdalnej, bo no, w zasadzie jedno z drugim czasami się mocno przeplata. Z jednej strony praca poza miejscem pracy, poza biurem, a z drugiej strony jeszcze w dogodnych dla siebie godzinach. I ten elastyczny czas pracy uzyskał wskazanie 53% i co ciekawe, jest to spadek o 8 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. I co więcej, te -8 to jest największy spadek versus poprzednia edycja raportu, który przygotował Antal. Ale mimo to, mimo tak dużego spadku mamy 53% wskazań na elastyczny czas pracy. W zasadzie mógłbym postawić tutaj kropkę i powiedzieć, że skoro podzieliłem się informacjami z wami o podium tych oferowanych benefitów pozapłacowych, to temat sobie na dzisiaj wyczerpiemy. Ale nie będzie dzisiaj tak prosto, dlatego że powiem wam jeszcze o kilku innych, które też mają znaczący wskaźnik, gdyż przekraczają 30% wskazań i takich pozycji mamy jeszcze 4, a potem kolejne już są niżej, niżej i niżej. No dobra, to wejdźmy sobie na poziom numer 4. Dodatkowe premie i bonusy. I jak to się ma do benefitów pozapłacowych? No cóż, ma to jakby nie było związek z kasą, a my jako ludzie w czasach galopującej inflacji jesteśmy ukierunkowani na wszelkie dodatkowe formy finansowania i zwiększania domowego budżetu. Także dodatkowe premie i bonusy zostały wskazane przez 45% respondentów i jest to skok w górę o 1%. Następnie mamy wciąż popularną kartę fitness. Mimo tego, że fitness kluby pozamykane były przez dłuższy czas, mimo tego, że pojawiła się dosyć spora oferta różnych innych programów pozapłacowych i benefitowych, to nadal karta fitness utrzymuje się na wysokim 5. miejscu zainteresowania wśród pracowników i jest to 44% wskazań wszystkich respondentów, ale też i spadek o 2% versus poprzednia edycja tego raportu.
Co mamy jeszcze powyżej 30%? Mamy prezenty i bony świąteczne. Zobaczcie, jesteśmy chętni, aby otrzymywać różnego typu podarki, podarunki, prezenty, a w przypadku świąt jakieś karty, które wykorzystamy sobie na zakupach w sklepie. No i dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić dobre świąteczne zakupy. Takich wskazań jest 42% i co więcej, jest to wzrost o 8% versus poprzednia edycja badania. Co więcej, to jest najwyższy wzrost, czyli najbardziej zależy nam na prezentach i bonach świątecznych, przynajmniej w trendach takich, które nam tutaj pokazują, że od zeszłego roku nam się to pozmieniało. No i ostatnia pozycja, ta powyżej 30%, konkretnie jest to 36% wskazań i jest to dofinansowanie do ubezpieczenia na życie. Rzeczywiście ubezpieczenie na życie jest dosyć popularnym benefitem pracowniczym. Wiele firm nie tyle, że to dofinansowuje, co w ogóle finansuje w pełni ubezpieczenie na życie i to czasami nie tylko dla siebie, w sensie dla siebie, dla pracownika, ale także i dla jego rodziny. A tutaj mamy wskaźnik 36% i jest to o 1 punkcik procentowy więcej niż w poprzedniej edycji badania. Kolejne mamy już wskazania poniżej 30%. Ja wam mogę tylko wymienić część z nich, natomiast nie będę już mówił konkretnych wskazań procentowych. Tutaj zachęcam was, abyście weszli sobie na raport płacowy Antal z roku 2022 i to tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Przypomnę jeszcze raz, jest to na stronie dokładnie 26. Tego typu informacje znajdziecie, a ja wam teraz wymienię tylko jeszcze kilka dodatkowych pozycji, o których mowa we wskazaniach respondentów tego badania. Mowa jest tutaj o prywatnej opiece medycznej dla członków rodziny, o miejscach parkingowych, o dofinansowaniu wakacji, o samochodzie służbowym, o dofinansowaniu do ubezpieczenia emerytalnego, a także do możliwości wzięcia pożyczki od pracodawcy na preferowanych warunkach. Mamy jeszcze dodatkowe dni urlopu, dofinansowanie edukacji, dofinansowanie posiłków, pokoje relaksu, odpoczynku w pracy, bilety do kina, teatru, dofinansowanie dojazdów do pracy, bony towarowe i inne. Jedna rzecz tutaj, słuchajcie, mamy coś takiego jak te, gdzie to było, pokoje relaksu i odpoczynku w pracy. To tu muszę zwrócić na to uwagę. To jest 10% i to jest spadek o 4% versus poprzednia wersja raportu. Ja wam powiem, to jest moje subiektywne zdanie, że rzeczywiście obserwuję to, że z roku na rok te pokoje relaksu tracą na znaczeniu. I mimo tego, że podkreślamy work-life balance, mimo tego, że pracodawcy dwoją się i troją, żeby stworzyć taką zróżnicowaną przestrzeń biurową, mimo tego, że architekci zawsze wplotą jakieś miejsce, gdzie można sobie w biurze odpocząć, to wśród respondentów tegoż raportu zainteresowanie pokojami relaksu czy też odpoczynku w pracy wyniosło raptem 10%. Jest to spadek o 4% w stosunku do roku poprzedniego i jest to drugi największy spadek. Także zobaczcie, te pokoje relaksu coraz mniej popularne, coraz mniej popularne. W zasadzie chyba mógłbym tutaj postawić kropkę i zakończyć temat, ale tego jeszcze nie zrobię, dlatego że autorzy tego raportu pokusili się na jeszcze jedną rzecz i jest to fajna sprawa, dlatego że mamy obok tych oferowanych benefitów pozapłacowych również taką sekcję, taki wykres, który nosi tytuł otrzymane versus pożądane benefity pozapłacowe. Zobaczcie, z jednej strony jakie benefity obecnie otrzymują pracownicy, a z drugiej strony jakie chcieliby otrzymywać. Przeróżne podejście, czasami totalnie skrajne, co myślę, że może dawać pracodawcom mocno do myślenia, jeśli chodzi o to, co tutaj ludziom dać. No to zaczniemy od kilku pozycji, które myślę, że są godne uwagi. Pamiętacie, jak powiedziałem o elastycznym czasie pracy, że w tej chwili jest oferowany przez 53% tych badanych respondentów? No to wyobraźcie sobie, że jest on oferowany przez te 53, ale jest pożądany przez 65, czyli mimo tego, że on spadł jako oferta pracodawców, to
jego pożądanie ze strony pracowników jest tutaj znacznie, znacznie większe. Mamy punkt drugi, możliwość pracy zdalnej, która dla przypomnienia była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o obecne oferowane benefity pozapłacowe. I tu surprise, surprise, niespodzianka, a mianowicie pożądanie tego typu benefitu jest na poziomie 64%, czyli niżej niż to, co oferują obecnie pracodawcy. Ciekawa historia. Mamy za to ogromny skok na pozycji trzeciej. W zasadzie to nawet nie wiem, jak ująć tutaj tą kolejność tych wszystkich benefitów. Myślę, że to ma mniejsze znaczenie, w jaki sposób one zostały tu uszeregowane, a bardziej jest istotna ta różnica pomiędzy oferowanym benefitem a jego chęcią posiadania. No bo na pozycji trzeciej, którą tutaj mamy, natomiast to nie jest poziom ważności, że tak powiem, tych pozycji, mamy dodatkowe dni urlopu, które obecnie są oferowane przez 14, czy otrzymywane przez 14% respondentów. Natomiast sami respondenci wskazali aż 49% zainteresowania swoimi tego typu dodatkowymi dniami urlopowymi. No chyba nad tym muszą się pracodawcy mocno pochylić, bo jak widać dodatkowe dni urlopu są w zainteresowaniu samych pracowników. A może jak będzie czterodniowy tydzień pracy, to tu się trochę zmieni, bo nagle wszyscy będą mieli ten dodatkowy jeden dzień wolny, tylko że przy regulacjach prawnych dotyczących czterodniowego tygodnia pracy to już raczej nie będzie bonus, tylko to będzie norma. Ale do tego czasu myślę, że jeszcze musimy chwilę poczekać, bo to raczej szybko nie nastąpi. Idziemy na pozycję kolejną, którą tutaj mamy, czyli dodatkowe premie i bonusy. Pamiętacie, 45% wskazań, że obecnie są oferowane. Tak odpowiadali pracodawcy, ale 66% to jest to, co mówią pracownicy, czyli chcieliby otrzymywać więcej, więcej i więcej, i to jest znacząca różnica, to jest aż 21% więcej wskazań pod kątem pracowników, że chcieliby versus to, co mają na dzień dzisiejszy. Potem mamy w zasadzie zrównaną pozycję, bo 36% do 35% dotyczy to dofinansowania do ubezpieczenia na życie. W zasadzie tutaj pracodawcy i pracownicy spotykają się na takim samym poziomie, czyli ten benefit jest idealnie trafiony, jeśli chodzi o obie strony zainteresowane właśnie tego typu tematem. Dobra, mamy tych pozycji tutaj jeszcze znacznie, znacznie więcej i absolutnie, absolutnie polecam zajrzeć na te widełki, bo dają one mocno do myślenia. Ja wskażę tutaj Wam jeszcze jakieś dwa. Pierwszy, który mi się podoba, bo dofinansowanie edukacji. Co prawda ono na chwilę obecną przez pracodawców jest tutaj na poziomie 13%, czyli 13% z badanych respondentów tego badania wskazało, że tego typu dofinansowanie edukacji otrzymuje, ale chciałoby 36%. Czyli praktycznie trzykrotnie więcej. 36%, 1/3 badanych respondentów chciałaby mieć dofinansowanie edukacji. To jest szansa dla wszelkich programów edukacyjnych, zarówno online'owych, jak i offline'owych, a teraz powiem Wam, że na rynku szkoleń dużo się dzieje, więc może warto się zastanowić nad tym, aby w tym kierunku pójść. No to jeszcze jedna rzecz, która spotkała się z takim samym zainteresowaniem obu stron, czyli już to pracownicy mają, ale też i chcieliby mieć. I tu mówimy o wskazaniu 58-59% i dotyczy ono prywatnej opieki medycznej. To, co moim komentarzem opatrzyłem Wam parę minut temu, jest w zainteresowaniu rynku i jest w ofercie rynku. Blisko 60% firm oferuje prywatną opiekę medyczną i blisko 60% pracowników chciałoby taką prywatną opiekę medyczną mieć. To nie jest jakieś znaczące, mocne obciążenie dla budżetu firm, ale z drugiej strony przy tej naszej polskiej służbie zdrowia myślę, że dobrze jest mieć prywatną opiekę medyczną i czasem skrócić sobie drogę do specjalisty, a czasami w ogóle ją uzyskać, gdyż czekanie na publiczną służbę zdrowia może się okazać czasami tak zwanym, kolokwialnie to ujmę, mission impossible. Dobra, to jeszcze jeden ostatni punkcik, a mianowicie samochód służbowy. Kiedyś benefit dla kadry kierowniczej, kiedyś narzędzie pracy dla przedstawicieli handlowych
i na chwilę obecną na rynku oferowane przez około 17%. No, w zasadzie to źle ująłem to zdanie. 17% zbadanych osób stwierdziło, że ma samochód służbowy jako benefit pracowniczy ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli również i odpowiednim opodatkowaniem. Natomiast 41% chciałoby taki samochód mieć. Tak, 41%. No, po pierwsze, nie ma samochodów na rynku. Jeżeli szukacie sobie nowego auta, to pewnie już zdążyliście zauważyć, że trzeba trochę na nowe samochody poczekać. Po drugie, mamy wysokie ceny paliwa, więc to też trochę kosztuje i pracownicy chcieliby, aby tego typu dobro jak samochód służbowy było im dawane w ramach benefitów pracowniczych. Zastanawiam się, czy się zmienił nam trochę profil zawodowy pracownika, który taki samochód miałby dostać. Czy nadal jest to kadra wysoka, średnia i niska kierownicza? Czy nadal są to przedstawiciele handlowi? Czy może dochodzimy już do tego, że każdy z pracowników na każdym stanowisku mógłby o taki benefit się postarać na jakichś tam wynegocjowanych przez siebie warunkach? Pytanie otwarte. Ciekaw jestem, w którym kierunku to pójdzie. W ogóle może kiedyś zrobię jakiś podcast stricte o samochodach służbowych. Zobaczymy, jak ten temat da się ugryźć i no ciekawe, kogo ja bym wtedy do takiej rozmowy zaprosił. Nie wiem. Na dzisiaj kończę. Dzisiaj była taka przejście, nawet nie analiza, co bardziej stwierdzenie faktów, wyciągnięcie kilku danych z oferty benefitów pozapłacowych, które stanowią sekcję numer 2 w rocznym raporcie płacowym przygotowanym przez firmę Antal w lipcu 2022 roku. 11. edycja tego raportu, przypominam, wynagrodzenia, benefity oferowane specjalistom i menedżerom. Link do miejsca, z którego możecie pobrać sobie ten raport, oczywiście zamieszczam w opisie do dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że Wam te dane, zarówno dotyczące benefitów, jak i wszelkie pozostałe z tego raportu, mocno, mocno się przydadzą. Raport za darmochę, jedyne co, to zostawiacie swoje dane i możecie czerpać już z wiedzy zebranej przez firmę Antal i jej ekspertów, a ich komentarze również znajdziecie w tym raporcie. Niskie ukłony w Waszą stronę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do stałej obecności i słuchania sobie mojego podcastu, a my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!